zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina, Teos i Łuczu. Dzisiaj graliśmy dla was w grę Point City, którą w Polsce wydało wydawnictwo Lucky Duck Games Polska. I teraz sobie troszeczkę o tej grze poopowiadamy. Nie będzie to, myślę, jakiś bardzo długi materiał, ale warto kilka wniosków sobie po grze powiedzieć. Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z grą, której no już dawno nie było u nas na kanale, czyli z bardzo prostą w swoich założeniach, szybką grą karcianą, w którą możemy sobie zagrać od jednej do czterech graczy, od jednego do czterech graczy, więc nie jest to jakaś gra stricte pojedynkowa. Myśmy akurat dzisiaj grali w składzie dwuosobowym, ale na większą ilość to też możemy sobie zagrać. Dlatego też była taka szybka. Tak, wtedy po prostu ta rozgrywka troszkę się wydłuża. No tutaj mamy do czynienia z jednym z najprostszych, co nie znaczy prostackich, konceptów, czyli po prostu zbieramy sobie odpowiednie zasoby, które zamieniamy na budynki, które to dają nam punkty i musimy tych punktów natrzaskać jak najwięcej. Jest to wszystko bardzo zgrabnie opisane, zasady są intuicyjne, proste, jesteśmy w stanie tutaj się po prostu pobawić w takiego, powiedzmy, ja wiem, budowniczego, przy czym gra jest niewielka, jest to gra typowo na jakiś ogródek, na jakąś działkę, jako jakiś taki wstępniaczek do innych tytułów, także w tej kategorii musimy ją opisywać. No i wiadomo, że ona tutaj nie będzie traktowana na równi z wielkimi, obszernymi tytułami, ale w swojej kategorii jest całkiem przyjemna, jest bardzo zgrabnie wykonana, jej wydanie jest naprawdę takie zachęcające. Wiadomo, że tutaj tego typu grach przede wszystkim liczy się to, żeby ta gra była czytelna, żeby karty były czytelne i to tutaj w jak największym stopniu zostało zachowane. To, czy ona jest o mieście, sałatce, czy kurczaku, czy o czymkolwiek innym, nie ma absolutnie większego znaczenia. Tutaj po prostu mamy się bawić właśnie w to mielenie zasobami jako jakąś taką rozrywkę po prostu, która nie będzie zbyt wymagająca, a która przyniesie nam troszeczkę zabawy. I w tych kategoriach Point City sprawdza się bardzo dobrze i myślę, że dobrze, że takie gry również wychodzą na rynek, fajnie, że one się też pokazują, żeby właśnie była opcja, czy to wciągnąć kogoś nowego, czy zagrać z kimś z rodziny, kto jest absolutnie nieplanszówkowy, tak, czy pokazać tą grę jakimś znajomym, którzy o grach planszowych nie wiedzą zupełnie nic. Jako takie przetarcie, roztarcie, gdzieś tam rozgrzanie szarych komórek, całkiem spoko. Myślę, że w tej kategorii bardzo, bardzo fajnie. No i fajnie też, że właśnie mieliśmy okazję ją tutaj pokazać. Nie ma większej filozofii w tej grze, więc też nie ma sensu przedłużać tak naprawdę tej opinii. Było szybko, prosto, przyjemnie, sympatycznie i myślę, że tak całkiem od serca można powiedzieć, że warto sobie na tą grę rzucić okiem, jeśli właśnie szukamy czegoś szybkiego, a powiedzmy Splendor nam się już bardzo mocno przejadł i chcemy wypróbować czegoś innego. Splendor na pewno nadrabia swoim wykonaniem, natomiast Point City nadrabia swoją kompaktowością, nie da się tutaj ukryć. Ja akurat z mojego pudełka wywaliłem wypraskę z uwagi na to, że karty zakoszulkowałem, ale uważam, że tutaj te karty nie wymagają koszulek. Moje są w koszulkach, dlatego że jeżdżę z tą grą po eventach, więc nie wyobrażam sobie, żeby po prostu no, te karty jak są macane po prostu na okrągło, to gdzieś tam szybko po prostu mogłyby się czy tam uszkodzić, czy po prostu no jakoś tak byłoby nieprzyjemnie nimi operować, tak? Przy jakimś takim większym przemiale. Natomiast jest wypraska, która akurat tych kart w koszulkach nie mieści, tak? Więc stąd po prostu wypraskę ja mam wywaloną z mojego pudełka. Strzelaj, ile byś dał za Point City? No, myślę, że za 30-40 zł to by było ok. No to nie, to musisz trochę dodać. Dodać. Kart jest 160, mamy żetony. Point City kosztuje w okolicach 60-70 zł. W sklepach planszówkowych normalnie ma SCD na poziomie 9 dyszek. Czyli jak na grę, która ma taką zawartość, moim zdaniem i tak jest jak najbardziej w porządku. Nie ma tutaj jakiejś urzekającej szaty graficznej. Jasne, że ona jest spójna, lekka, łatwa i w zasadzie tyle, tak, i kolorowa, i tutaj ta szata graficzna raczej nie pozostawia żadnych niedopowiedzeń, tak jak mówiłeś. Mi się ona podoba, bo ja lubię Splendor, natomiast ja bardzo lubię Splendor z uwagi na to, że lubię grać w Splendor kompetytywnie.
Lubię grać określonymi taktykami, które są taktykami, nazwijmy to turniejowymi, które polegają na po prostu chomikowaniu żetonów, które polegają na chomikowaniu kart, rezerwacji i tak dalej. A tutaj mamy tak naprawdę konieczność trochę tego zrównoważonego rozwoju, czyli coś, co w Splendorze mi się nie podoba, a tutaj jest to zrobione bardzo lekkie i bardzo przyjemnie i w zasadzie musisz w to iść, żeby cokolwiek wygrać. Więc podoba mi się tutaj takie trochę odwrócenie tego kota ogonem. Ja myślę, że tutaj osoby, które lubią lżejsze gry typu Kaliko, typu Cascadia, Kaliko może niekoniecznie jest takie lekkie, tak? No bo tam akurat ta kołderka, ten kocyk, który szyjemy, jest dosyć krótki. Natomiast tutaj, no, z jednej strony też mamy trochę swobody, a z drugiej strony też staramy się jak najbardziej optymalizować, tak? Więc to jest takie też na dwoje babka wróżyła. W sensie możemy zagrać sobie w tę grę bardziej familijnie, możemy sobie zagrać w tę grę z casualami, możemy sobie zagrać w tę grę z babcią, dziadkiem, z dzieciakami. Myślę, że wszyscy tutaj bez problemu załapią i będą się fajnie bawić właśnie w budowanie sobie tych kart. Natomiast możemy też zagrać trochę bardziej optymalizacyjnie, możemy trochę bardziej zagrać na podbieranie sobie, tak? No tutaj akurat zasoby, którymi dysponujemy, są jawne, więc w niektórych momentach, widząc po prostu na jakie karty ktoś się czai, jesteśmy w stanie, no chociażby właśnie tym, że podbieramy kartę, nie tę konkretną, bo nie ma tutaj jak gdyby jako takiej opcji rezerwacji, którą znamy na przykład z innych gier, ale podbieramy jakieś karty dookoła, no które już zmieniają, powiedzmy, zamiast zasobu wrzucają tam budynek komuś, tak? No i już ten układ po prostu jest zaburzony. Podoba mi się to, że te karty są właśnie dwustronne i one tą swoją dwustronnością tutaj grają właśnie w tym układzie, że ten układ tak trochę się właśnie odwraca, tak? W drugą stronę. W sensie najpierw mamy dużo zasobów, a potem zaczynamy mieć dużo budynków i jak się nie zabezpieczyliśmy wcześniej właśnie tymi zasobami trwałymi, no to nagle tych zasobów jest po prostu bardzo mało i zaczynamy grać puste tury. Także pod tym kątem bardzo, bardzo mi to po prostu sprawia dużo takiej radości, takiej przyjemności po prostu z tego, że sobie tym mielę. Jest po prostu ta gra nieprzekombinowana. Natomiast to, co mi tutaj średnio leży, to jest przede wszystkim setup, gdzie musimy przed grą, w zależności od ilości graczy, usunąć część kart z każdego typu. I teraz ilość tych kart jest, ja może tutaj posłużę się tą kartą taką pomocy, gdzie też jest ten setup, 25, jeżeli chodzi o karty poziomu 1, które musimy usunąć, jak gramy na 1-2 graczy, 13, jeżeli gramy na 3 i 1, jeżeli gramy na 4. A jeżeli na przykład mamy karty trzeciego poziomu, to musimy usunąć 27, 17 albo 7. I te liczby są tutaj dla mnie po prostu tak bardzo z czapy, że ja nie jestem w stanie tego zapamiętać, tak? To nie jest jak na przykład w Splendorze, że wiesz, że po prostu tych żetonów, w zależności od ilości graczy, jest określona liczba i tyle, i jak gdyby łatwo jest to zapamiętać, a tutaj faktycznie musisz to po prostu przeliczyć i policzyć, czy na pewno jest dobrze. Tych żetonów publicznych też wchodzi różna pula, więc tutaj też może być różnie i różne taktyki tak naprawdę mogą się pojawić, tak? Bo niektóre faktycznie przez to typy kart są bardziej lub mniej, nazwijmy to, opłacalne, ale właśnie przez usuwanie dużej ilości kart, chociażby w grze na mniejszą ilość graczy, to tutaj to, że wejdą karty określonego koloru, tak to nazwijmy, to jest takie trochę, no, plusowe, tak? Natomiast ta gra jest na tyle lekka i na tyle szybka, że no po prostu tak jest, nie? Po prostu tak jest. Więc z mojej strony ja pozytywnie oceniam Point City. Bardziej mi się podoba niż, nie wiem, Splendor Marvel na przykład. Na pewno nie doskakuje do dużego Splendora, ale tak jak mówiłem, no, jest dla mnie Splendor duży, bardziej kompetytywny, a tutaj bardziej podchodzę do tego na luzie, tak? No to nie, to ja bym miał... w ogóle nie porównał do Splendor Marvela, w sensie, no bo Splendor Marvel też na tobie wymusza granie zrównoważonym rozwojem, tak? No bo żeby skończyć grę, musisz mieć tam z każdego typu, no, i jeszcze plus tą zielony żetą, kolor tak, i tak dalej, okay. I tak dalej, tak? Więc on, no, wymaga na tobie granie właśnie w to, że nie możesz pójść w taktykę pod tytułem rush na wysoko punktowane karty, tylko musisz cokolwiek uciłać jeszcze z innych kolorów, tak? No tak, tylko że i w jednej, i w drugiej grze tak naprawdę też z jednej strony rozumiem ten taki właśnie feeling splendorowaty, z drugiej strony mimo wszystko tam masz
jakby zasoby swoje, a jednak karty swoje, mimo wszystko. Jest to bardziej oddzielone niż tutaj, nie? Więc myślę, że nie ma co tych gier jakby jakoś bardzo blisko znacznie do siebie sprowadzać. No i nie wiem, w mojej ocenie oczywiście to są wszystko nasze subiektywne gdzieś tam przemyślenia. No dla mnie Splendory dalej będą mimo wszystko taką grą, ja wiem, sprawiającą mi więcej mimo wszystko frajdy. No tutaj tej gry... O ile Splendory rzeczywiście traktowane w takiej kategorii kompetytywnej dla mnie są jasne i czytelne, no to tutaj nawet nie wiem, czy bardzo chcę podchodzić do tej rozgrywki kompetytywnie, tak? Jeśli ja chodzi o Point City. Nie zamierzam podchodzić do Point City kompetytywnie. Jasne, że zagram tak, żeby jednak, wiesz, wygrać, no, jasne, tak? No jasne. Bo właśnie, no to równie dobrze możemy postawić tutaj Lizako i po prostu będzie sobie dobierał randomowe karty i tyle, tak? Natomiast no, gram w taki sposób, że no, chcę cokolwiek zdobyć, no, tak? Jasne, to... Wiadomo, nie? Więc ale mimo wszystko ma to dużo, dużo lżejszy wydźwięk, no i też dużo szybsza jest, tak, ta gra. Dobra. No, pudełko mniejsze, bardziej do transportu, tak, gdzieś tam tak, do tak, grania tak. gdzieś Tak, indziej, tak? No bez no. sensu tak. Wozić te całe pudełko, znaczy, nawet możemy jeśli też, sobie możemy zrobić woreczki, też, możemy też rozłożyć sobie Point City na kocyku, tak, na łące i tutaj to będzie spoko, ale na przykład no, rozłożyć w jakimś środku transportu, no to już niekoniecznie, tak, no bo jednak no bo... No, sam ten układ 4x4 jednak wymaga na tyle miejsca, że no, będziemy musieli to jakoś inaczej pomasować po prostu, żeby to miało ręce i nogi, nie? Więc akurat pod tym kątem raczej no, ta wielkość jest kluczowa, nie? Dobra, no to moi drodzy, recenzjocepcja, podsumowania, resume gry Point City od Lucky Duck Games. Polska, pytanie numer jeden. Dla kogo naszym zdaniem jest ta gra? Dla casuali. Tak. Gra wybitnie rodzinna, w którą jesteśmy w stanie zagrać z każdym, jesteśmy w stanie zagrać z babcią, dziadkiem, jesteśmy w stanie zagrać z dzieciakami, to świetnie się będziemy bawić, ale w gronie no, maksymalnie czteroosobowym. Znaczy wiadomo, tak, nie przyjedzie policja planszówkowa, jak zasiądziemy sobie w piątkę i zagramy po prostu pełną pulą kart i tyle, tak, i ktoś tam ewentualnie nie zagra równą liczbę rund, albo wprowadzimy sobie jakieś tam home rule, tak, i tak dalej. Natomiast no, mamy tutaj dużą swobodę, jest to gra, która no, wymaga myślenia, ale też nie wymaga jakiegoś po prostu przegrzewania się umysłu, więc takie właśnie fajne, rozgrzewkowe, lajtowe na spędzenie na przykład niedzielnego popołudnia, nie wiem, po kawce ciachu, tak, możemy sobie coś takiego rozłożyć w gronie rodzinnym, tak to widzę. Tak, no ja tutaj się w pełni zgodzę, generalnie raczej to nie jest gra przeznaczona do jakiegoś jednego wąskiego grona, bo wyobrażam sobie osoby, które grają w dużo większe tytuły i po prostu właśnie Point City trzymają na święta czy inne tego typu okazje. Lizako pisze, że na kocyku to rękawica nieskończoności, która bije to na głowę 4 razy. Ja uważam, że Liz miłosny zwykły jest lepszy niż rękawica nieskończoności, także jak gdyby możemy dealować. Już abstrahując, że to są w ogóle też inne typy gier. Abstrahując, że to są inne typy gier, nie? Dobra, no to pytanie, no i jeszcze, jeżeli mówimy dla kogo, tak? Zbliża się zakończenie roku szkolnego, jest okres komunijny, tak? Dzień mówimy dziecka. Dzień dziecka, tak? Mówimy tutaj o grze, która kosztuje 60-70 zł, która prezentuje się w taki sposób, więc jeśli chcecie z jakiś taki drobny upominek po prostu komuś zafundować, to myślę, że to jest dobry bardzo trop, tak? Żeby grę taką, to po prostu działającą, tak? Która jest kompaktowa, gdzieś tam cieszy oko i po prostu pomyśleć o tym. Dobra, no to co wyróżnia Point City od innych podobnych gier? Cały ten rynek kart, w sensie to jest takie, powiedzmy, wyróżniające to, że masz karty dwustronne i to, że właśnie, tak jak to wspomniał gdzieś tam w swojej wypowiedzi, że te karty są jednocześnie zasobami, budynkami i tak naprawdę im więcej jest zasobów na torze i je podbieramy, tym później będzie więcej tych budynków. Jak znowu będziemy grali tą, powiedzmy, metę i będziemy zabierali więcej tych budynków naraz, to znowu się pojawią zasoby, więc myślę, że to jest taki wyróżnik. No i też tutaj może warto taki malutki plusik postawić przy tych dwóch żetonach. To jest całkiem ciekawa koncepcja, myśmy z nich nie korzystali, a widać było, że raz, dwa razy by się przydały, żebyśmy po prostu pamiętali, co skąd wzięte było i w którym miejscu, więc też taka mała rzecz, że cieszy. Ja się tutaj zgodzę, że właśnie ten układ, który się zmienia dynamicznie, jest taki charakterystyczny.
fajnie, że sobie z tego nawzajem podbieramy. No i co? I fajnie właśnie, że on jest taki zmienny, tak? Że wywołuje właśnie tą jak gdyby naturalną dynamikę gry, tak? Że najpierw jest więcej zasobów, potem jest więcej budynków, jak się nie rozbudowaliśmy, no to generalnie kicha. Dobra, no to nasza ocenka w skali BGG. Tam się pojawiają nawiązania do Kaskadii, więc ja zaraz zjadę Kaskadię. Z mojej strony to będzie 6,5. Jest to gra lekka, łatwa, przyjemna. Generalnie dla mnie ona nie stanowi jakiegoś takiego splendor killera, tak? Jeśli będzie taka okazja, że będzie taka, powiedzmy, atmosferka, żeby sobie w Point City zagrać, to spoko, nie ma problemu. Ale żeby mi ta gra sens z oczu spędzała, albo żeby była moim pierwszym wyborem, jeśli szukam jakiejś casualowej gry, to myślę, że nie. Myślę, że akurat ja chyba mam inne tytuły na myśli, jak mam kogoś, nie wiem, wprowadzać, albo pokazać mi pierwszą grę. Mhm. Ja dzisiaj wyjątkowo dam wyżej niż Adaś, bo ja dam 7, bo jest bardzo działająca. Jest, jak dla mnie, ona jest nad wyraz działająca. To, jak ona jest skonstruowana, jakie ona ma mechaniki, to może jest jedno, tak, natomiast to bardzo dobrze działa po prostu w praktyce. Ja myślę, że tutaj trzeba to po prostu wyróżnić. Podoba mi się bardziej niż chociażby Kaskadia. Na pewno nie podoba mi się bardziej niż Splendor czy Calico. Natomiast wydaje mi się, że tutaj, gdybym miał wybierać Point City albo Kaskadię, to bym wybrał Point City po prostu. Jest przyjemniejsze, bardziej mi po prostu leży, ale to też tak jak Adaś, no nie jest to gra, która będzie mi spędzać sens w powiek, natomiast wydaje mi się, że w kategorii takich filerków, bo jak w ciemno. Ja? Tak, no ja tutaj tylko troszeczkę uspokoję nastroje, widzę, że tam troszeczkę wrze. Tu bardzo fajnie Patel napisał, że, i to chcemy jeszcze podkreślić, o czym mówiliśmy, bardzo dobrze, że tego typu gry pojawiają się na rynku, bo to są takie początkowe pierwsze stadia, żeby ktoś w ogóle się tym tematem zainteresował. Nie ma sensu gdzieś tam atakować większymi tytułami, warto wyciągnąć coś mniejszego. I w tej kwestii, w tym zakresie, Point City się do tego zupełnie nadaje, więc myślę, że śmiało można sobie to na własnej skórze wypróbować, znaczy, tym bardziej, że każdy lubi coś innego. Wiesz, Grontom na przykład pisze, że zdania są podzielone, jakbyś mi wyciągnął to jako pierwsze, to bym nigdy do planszówek nie wrócił, tak? Wiesz, możemy sobie tutaj debatować, no bo wiesz, Gromik, jeżeli ty chcesz jako grę pierwszego kontaktu wyciągać projekt Gaia, a my chcemy wyciągać Point City, to jak gdyby możemy zrobić sobie skalę porównawczą, ile osób wciągniesz do planszówek projektem Gaia, a ile zniechęcisz, a ile osób wciągniesz do planszówek Point City, a ile zniechęcisz, jeżeli będą wiedzieli, że są gry trudniejsze i bardziej ambitne niż Point City, tak? A to jest coś, co wiesz, no mówimy tutaj o ludziach, powiedzmy, którzy znają tylko i wyłącznie Chińczyka i Monopoli, tak? Nie, no jasne, że to było pytanie. Dobra, słuchajcie, tyle z naszej strony. Dzisiaj było krócej niż zwykle. Przypominamy Wam, że w ten weekend w Gliwicach Arena Mistrzów, więc jak wpiszecie wykrzyknik Arena na czacie, to zobaczycie link do wydarzenia, gdzie znajdziecie turnieje, które będą rozgrywane, m.in. turniej Unmatched, Dune Imperium, Siedmiu Cudów Świata Pojedynek, czy chociażby Sajta, więc serdecznie polecamy Wam tam rzucić okiem i będzie tam się również rozgrywała pierwsze drużynowe mistrzostwa Polski w gry planszowe, czyli turniej Polish Masters. Też radzimy Wam rzucić okiem, zobaczyć, z czym to się je. Także mamy nadzieję, że z wieloma z Was się spotkamy w ten weekend właśnie w Gliwicach. A tymczasem dziękujemy Wam za uwagę. To były Planszowe Bestie, czyli Paulina, Teos i Łuczu. Dziękujemy również naszym cudownym patronom, którzy wspierają nas w naszej działalności. Są to wspieracz animowy Rizor, Razem Mamy Wszystko, Misiu, Dorosły Osobnik, Zakazany Nick, Kawa Gary Śpiechu, Abba oraz Parasite. To dzięki nim możemy się stale rozwijać, dzięki nim możemy pokazywać różne gry na tutaj naszym bestiowym stole. Zapraszam Was do naszego Discorda, jeśli oglądacie nas na Twitchu, zapraszam Was na YouTube'a. Jeśli oglądacie nas na YouTubie, to zachęcamy do zasubskrybowania kanału oraz odwiedzenia nas na Twitchu czy na innych naszych social mediach. A tymczasem dziękujemy. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska, pa pa pa. Dziękujemy za streama. Planszowe Bestie.